Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jako że cały czas w sumie jest premia na te warsztaty, pomyślałem, że w takim razie wejdziemy sobie w po prostu losowe napady z warsztatu. Zagramy sobie jakieś trzy losowe i zobaczymy, gdzie mnie dobierze. Pierwsze to są lości, ażbym mówię, jakie sobie ludzie wybierają. No akurat lości to nie jest najciekawszy wybór, no mówię, chyba że ktoś przychodzi pierwszy raz, ale na dłuższą metę ja bym tego nie powtarzał. Naprawdę niefajny jest. Jeżeli chodzi o losów, to jest niezbyt fajne. A dlaczego lości nie są zbyt fajni? Szczerze, pamiętam, że przygotowania trochę trwały dłużej niż do każdego innego. Plus sam sobie napad potrafi, albo bardziej finał tego zlecenia, no potrafi mieć, bo inne nazwijmy, nieoczekiwane zwroty, bo tam trzeba chyba z 4 wytwórni, jak pamiętam, zniszczyć. A po tych 4 wytwórniach jeszcze chyba ukraść cysternę jakąś. To tyle było. Nie wiem, czy ten gościu zasnął, czy co. Przy tych zleceniach patrzy już 2 minuty. Się zastanawia, czy ktoś jeszcze dołączy na to. Kurde, gościu. Zacznij to. My to zrobimy we dwóch. Damy radę. Na spokojnie. To jest możliwe. Nawet samemu to zrobić. Tu się podzielimy na 2 miejsca i pojedziemy. A tak to co? Ja nie wiem, żeby wam powiedzieć. Jak dobiję do 3 minuty, jedny tego nie zacznie, no trudno, no to poszukam czegoś innego, bo co ja mam wieczność czekać? Wiecie, no ja rozumiem, że może chcę więcej ludzi, ale no trochę bez przesady. 3 minuty mam czekać, to jest trochę długo. Już byśmy zdążyli przez ten czas zrobić następny, więc. Patrzcie, dosłownie poszukam znowu następnego. Zobaczmy teraz, na co mnie wybierze. Na lości znowu, nie wiem, może do tego samego gościa nawet dołączyłem. No dobra, to jeszcze raz. O, teraz na dane dołączyłem. Dane też nie są szczerze z tych fajniejszych. Dane to chyba było z ochroną tego. Jak mu to było? Aviego Schwartzmana. To były dane. Tu się pamiętam, że dało też przeskipować właśnie jedno przygotowanie ze zabraniem takich tam rzeczy do obrony. To było możliwe do skipnięcia. Oj, proszę, i zaczął. Pamiętam, że to akurat było możliwe do skipnięcia. Joker Jober. Okej. No to Joker Jober w każdym razie. Jeżeli chodzi o dane, no to mówię, to nie jest też fajne. A nie mogę dać, że jestem gotowy do gry, bo się zawiesiło. No ale w każdym razie mówię, dane też nie są fajne. Moim zdaniem nie warto tego powtarzać. To jest do zrobienia na raz i na tym koniec. O, jaki fajny, kurde, interior. Trochę tego, trochę tamtego. Dobra. Jedziemy, udaję się do bunkra. No dobrze, widzę, że pamiętałem, że tu chodziło o Aviego Schwartzmana. Wchodzimy do bazy, zabieramy sobie dyski, a potem jedziemy do Aviego Schwartzmana i będzie, mówię, walka z botami. W ogóle na ten moment, patrzcie, z tym gościem udaje mi się wygrywać wyścig, chociaż widzę, że chyba zaczyna mnie powoli gonić i nawet mnie dogonił. Myślałem, że kurde, dam radę, ale teraz im może jak nie wyprzedzić. Nie wiem, pojadę tędy, no tak jak ten gościu. No, widzę, że tutaj dobrze gościu właśnie gada, nie? Chyba, bo to mówię, te dialogi tutaj, które on właśnie wymawiał, są powiązane z panem hostem, albo ze mną bezpośrednio. Właśnie nie jestem pewny, czy te dialogi, jak one są wyświetlane, czy one do nas, czy bezpośrednio do hosta one idą. Bo powiedział, że mówię, goście występował w Pacyficu Standard, w kasynie, więc po prostu powiedział słowami, że on tam był, a to właśnie dialogi się różnią, kiedy byśmy tego nie robili. To jest taka, ja mówię, jedna z ciekawostek, jeżeli chodzi w ogóle o te napady. Ja idę w tamtą stronę, on poszedł w drugą. Tutaj mamy gościa w wozie, pyk, pyk. Jedną kulkę i do widzenia. Zakładamy sobie tu maskę. Dobra, ja już pierwszy dysk mam, gościu. Ty, on ten też ma. Bardzo dobrze. Dobra, teraz ty tutaj, proszę mi wychodzić. Tę kamizelkę sobie zabieramy. Kolejny sobie dysk zabrał. Świetnie, no to ja już biegnę po ostatni. Dobra, Joker, dobra robota, zabieramy wszystko. No i dobra, teraz jedziemy z dyskami do Aviego Schwartzmana, żeby ja zdążył przegrać. Więc wsiadamy do wozu. Robimy kolejny wyścig. No ciekawe, czy on wiedział, że można skipnąć to właśnie przygotowanie, czy też i nie. No dobra, no mówię, no teraz mamy trasę, musimy przejechać. Na szczęście mówię, znowu pana hosta udało mi się prześcignąć w tym wyścigu. Co prawda oficjalnie mówię, no nie jesteśmy w wyścigu, ale znowu pana host wyścignięty, także no mówię, wygrywamy. Ale mówię, dobrze, kurde, to pamiętałem, jak to wyglądało. Musiałem się trochę zastanowić nad tym, ale dobrze zapamiętałem. Teraz jedziemy tędy, tak mówię. Tak jak strzałeczka w sumie pokazuje, będzie najlepiej. On jest strasznie z tyłu. Trochę mi się, kurde, aż fura porozwalała. Drzwi podpadała, maska odpadła, wszystko podpadało. I dogonił mnie. Oho. Szybszy jest jego wóz, ewidentnie. Byłem naprawdę bardzo od niego oddalony, a praktycznie mnie dogonił. To jest, wiecie, tak jak wyścig z tymi, nie wiem, jak graliśmy wyścigi, no, były gry wyścigowe. To dokładnie tak samo właśnie było. Dobra, tutaj sobie możemy stanąć wozem, żeby zablokować.
wejście. Zrobił, widzę, że przygotowania, bo przygotował sobie, widzę, te wozy. Nawet obydwa se widzę, że przygotował. Nie, można bez tych wozów, ale mówię, jak już przygotowałeś te wozy, no to nie wiem, możesz stanąć na przykład tym oto. Ja w zasadzie jeden wóz sobie postawiłem, żeby był, nie? Aby to tak szczerze on stoi. On po prostu sobie stoi, żeby był, ale... tam nie wiecie. Nie spodziewałem się, że on będzie mi chciał tutaj nawet kierować, bo to mówię, tak stanąłem, żeby było w miarę wszystko w sumie. Widzę, że on chyba też tak trochę się zorientował, że ja specjalnie chyba to tak postawię, bo nie ma nawet gdzie jechać w ogóle tym wozem. Jakbyśmy nie mieli tych wozów, zwyczajnie tak jak można stać w tej kanciapie, o, można by tak powiedzieć, i w tej kanciapie wszystko pilnować. Teraz mi przejechał i nie mam jak teraz tamtych walić. No tam już nie przejdę, niestety. Nie sięgnę gościa. Tutaj mam helikopter, to mogę walić. No i dobra, w zasadzie to już jest zakończone. Jeszcze chyba tam jest jakiś gościu tutaj. I przesyłanie plików zakończone. No, tam jest gościu, jeszcze jeden został gdzieś tam. Udaj się do jego szmarcmana. Dobra, dobra, tam gadasz, gadasz. Się zaraz nagadasz. No, no i w sumie to tyle. Zlecenie zaliczono. Dla mnie jest 100 tysięcy. No bo 2 razy 2 normalnie jest 50. Mówię, 3 zlecenia to będzie akurat 300 tysięcy. No i cóż, no mówię, zlecenie wykonane. Biorę, wyciągam telefon i szukamy czegoś następnego. Znowu mówię, jakiś napad na warsztat. Zobaczmy, co teraz się wylosuje. Sterownik. O, sterownik może być. To akurat jedno z tych, no lepszych w zasadzie. No trzeba to przyznać. Sterownik jest jednym z tych lepszych zleceń, jakie można wykonywać. Zależy też, ile osób z nas dobierze się na ten sterownik. Widzę, że chyba chce, żebym z nim pojechał gdzieś. Dobrze, no to mogę z tobą pojechać, jak chcesz. Ale mówię, raczej zaraz mnie zabierze. O. No już mnie zabrało, także no niestety. Za daleko żeśmy sobie nie pojeździli. Chyba, że zaraz mnie zawiesi w chmurach, bo też jest taka możliwość, żeby zawiesiło. A nie, proszę, jednak mnie załadowało. Bardzo dobrze. W czterech jesteśmy. Ty, no to jak gramy w czterech, no to tutaj nawet nie ma co kombinować, jeżeli chodzi ogólnie. Nie ma co szczerze tutaj kombinować, tylko na tym zestawie, co on konkretnie wziął, czyli tutaj widzimy, mamy cwaniaka wziętego, no może być akurat nie najlepiej. Bum, jeszcze tego gościa walnął z przodu. Nie będę sobie akurat jechał po opresora, bo mam go zaparkowanego w garażu, żeby wyciągnąć. Ale no mówię, nie pojadę, pojedziemy normalnie tymi furami. Widzę, że dwójka z nas tutaj co jest, nie ma takiego pojazdu i teraz jak tutaj widzę, gość od razu napisał, cyrylicy w sumie to napisał, ale mówię, co on napisał, to ja nie wiem, ale widzę, że oni się tutaj dogadują w każdym razie. Ta trójka się dogaduje, dobra, oni wszyscy wiedzą, co piszą, więc ja jestem teraz wykluczony, jeżeli chodzi o język całkowicie. Oni wszystko wiedzą, oni sobie już tam dogadali. Słuchajcie, kółeczko zrobiłem, piórecik zrobiłem, będę pierwszym, którym dojedzie pod ten pociąg. Ja mówię, akurat ten zestaw jest po prostu przez to zły, że najlepiej mieć na ten pociąg zupełnie coś innego niż to, co mamy, nie? Żeby zniszczyć szybko hamulce. Mówię, akurat przydałoby się coś innego. Dobra, teraz jak już dotarli, wtedy odpala się skrypt i jedzie sobie pociąg. Mówię, akurat mówię, problemem tutaj raczej będzie to, że mamy nie ten zestaw, co trzeba. Mówię, jak byłyby bomby przylepne, byłoby znacznie lepiej na ten pociąg. Mówię, naszym celem jest to, żeby po prostu, no mówię, rozwalić to. No ale może rzeczywiście, czekaj, zobaczmy. Chyba nie trafiłem. O kurde, sam siebie pokonałem. Bardzo dobrze mi poszło. Ale zniszczyłem hamulec! XD! I rozwaliłem sobie furę! W sumie już od tego momentu powinienem. W ogóle, tak szczerze mówiąc, już powinien ten pociąg dawno stanąć. Mówię, no nie mamy odpowiedniego zestawu. Nie, w sumie trzeba mogę coś wezwać. W ogóle mechanik tutaj działa? Mówię, byłyby bomby przelepne, bo by prosił, rzuciłoby się, wszystko by się zdetonowało. O, ty, da się! No to dobra, jeżeli mogę wezwać coś od tego, no to wezwę już tego opresora. W którymś z garaży go miałem. O. Tutaj był. A po tamtego trzeba zadzwonić, żeby mi go naprawili. Pegasus. Nie, MMI. Dobra, widzę, że chyba tak się nie da wezwać tego pojazdu. Bo widzicie, że nic się obok mnie nie pojawiło. Dobra, mogę do nich pojechać teraz. Zobaczcie, co są te dwa sterowniki. Tam były konkretne. O, dokładnie. Proszę, proszę wsiadać. Dojeżdżamy. Akurat zlecenia z warsztatu są takie. Co? Co ty do mnie napisałeś? Ale no, kontynuując. Zlecenia z warsztatu są takie, że nawet tak padniemy, no to jedna osoba może wszystko dostarczyć i w sumie
zaliczaj tak każdemu wygraną, ale co on napisał, to ja nie wiem. Jakby co nie, to ja nie wiem, co on mówi w języku cyrylicy. Ja nie rozumiem po prostu. Ja nie znaju, ja nie panie maju. Dobra, widzę, że chyba jako taką udało nam się uciec z tym sterownikiem. Chociaż nie, ja jadę gościem, który nie ma nic w sumie. Ja po prostu przewożę gościa na miejsce. O kurde. Ale na wstecznym nas złapał. A ten gościu ma sterownik. Albo dwa nawet ma. Nie wiem, co mówię, gościu tutaj piszą. Może komentują w sumie moją jazdę, która jest tragiczna. W sumie ten mój pasażer, w sumie trochę się rzeczy poobijałem. Proszę, to torba dla was, to dla mnie pieniądze. Dziękuję, do widzenia. Kolejne zlecenie zaliczono. Kolejne 100 tysięcy wpada na konto. I zobaczmy, co teraz się wylosuje za trzecie zlecenie, które będziemy mieli. A te momenty w sumie były każde inne, nie było powtórki. W sumie liczyłbym, żeby też nie było powtórki. Fajnie by było, żeby pojawiło się coś, mówię, też jakiegoś prostego w miarę. No ale zobaczymy. No dobra, zlecenie wykonano. Wtedy się załadowało. Jednego gościa już opuścił sesję. Następny zaraz też opuszcza, nasz pan host. No już nie jesteśmy. Już opuścił. Także misja kontaktów, napad na warsztat. Bierzemy i zobaczmy, jakie teraz zlecenie się wylosuje. Niby cały czas wiecie, na każde jest szansa ta sama. O, lości. Powrót do tego, co było. No zobaczmy, jak szybko się zrobi. Jak teraz do minuty po prostu... O, dobra, już odpalił. No mówię, jakby nie było do minuty zrobione, no to... Nie odpaliłby do minuty, no to po prostu bym to pominął. No to w sumie jedno fajne i dwa niefajne się wylosowały, można by tak po prostu powiedzieć. Widzę, że gościu też nie ma auta przygotowanego specjalnie pod... no kupionego, może bardziej powiem. Dobra, to ja jadę po to. O, dobra, widzę, że od razu już się dzielimy. Bardzo dobrze. Zamiast do losów mogę rzucić wam taką ciekawostkę, że to zlecenie nie było dostępne od razu od premiery. One pojawiło się, nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach czy coś. Dobra, i teraz zaczynamy... W takim razie tutaj na walankę. No dobra, dobry zestaw wziął. Tutaj tego powalmy. I jeszcze... Tutaj ktoś się schował? Ty się schowałaś, tego już nie ma. Wchodzimy do środka. I tutaj nie ma nikogo. Pięknie. Tam myślę, że goście sobie poradzi w środku tym jednym. Ja jadę do następnych dwóch już. No dobra, Hitman sobie położył. Bardzo dobrze. Tego. I tego. Co to za spawn nagle? Dobra, ja już tutaj wchodzę do tego jednego. Tam mam nadzieję, że goście przez ten czas pojedzie. Idziemy do następnego. Te akurat dwa między sobą są naprawdę bardzo blisko. No wam tak szczerze powiedzieć, no są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. No nie ma co się dziwić, tak szczerze powiem, no, że nie dojechał. Mówię, on ma w tę gorszą furę, ja wszystko szybciej zdążyłem zrobić. Dało mi się tutaj wejść. Już myślałem, że padnę. Dobra, tutaj szybkie leczonko. Wchodzimy do środka. Dobra, teraz trzeba zaczekać, coś ostatnie laboratorium sobie padnie. Ale mniej więcej kawałeczek dalej był... Tir, którego mogliśmy zabrać, więc mogę się w sumie odsunąć. Bo dosłownie, o, tutaj to jest chyba ten parking. Jak z tego, co mówię, dobrze pamiętam. Chyba tutaj to było. Kawałeczek dalej. No w sumie wedle oczekiwań nie miał niczego innego poza standardową ciężarówką. Bo generalnie można sobie wziąć w tym miejscu Phantom Wedge'a swojego. Jest to możliwe. No ale no, mówię, wedle oczekiwań, no skąd miał o tym wiedzieć. Ale da się też, nie? Bo to było, że trzeba mieć tir i można właśnie mieć swojego Phantom Wedge'a. Dosłownie go wezwać i wrzucić w to miejsce i będziemy go mieli na wtedy na napadzie. Bo jakiś był jeszcze komentarz na temat właśnie tego Phantom Wedge'a, że skąd żeśmy go wyczesnęli, czy coś w tym stylu to było. Mówię, był że było właśnie taki jakiś podziw dla nas, nie? Że mamy taki w ogóle sprzęt. Ale mówię, sam sobie tych lostów dużo nie robiłem, to ja mówię, aż tak bardzo nie pamiętam. No ale mówię, akurat lości są w takiej tematyce, że tak średnio jest według mnie warto robić te zlecenie. Lepiej, mówię, skupiać się na zupełnie innych. Teraz widzę, że on w ogóle też wjechał strasznie ostro. Nie mamy jak w ogóle tych wszystkich gości, to trzeba by się pozbyć. Najlepiej, żeby nam nie poprzeszkadzali. Ja nawet jednego trafić nie mogę. Próbuję kogoś trafić, nie? Ale też mam taki kąt, że ciężko jest mi coś zrobić. Ale dam radę. Cysterna zabrana? No zabrana w sumie. Jeszcze jakby, mówię, nie walnął się w skrzynkę, byłoby jeszcze lepiej. Nic kompletnie trafić nie mogę. I dobra, teraz cysterną jedziemy. No wiadomo, jakby byłby Phantom Wedge, to nie dość, że jest szybszy. Może się kurde postaram? Ten gościu chyba to samo robił. Też próbował go trafić, a teraz, nie, teraz na czepę nie podniesie. Jedź do przodu, gościu. Zaraz tam ściągniemy ich. I teraz to na pewno dostał. Tutaj ty jedź sobie, jego zaraz tutaj trafię.
Bo teraz są tak daleko, że trafią, kurde, nie? Tylko, że oni nie padają. Teraz amunicja mi się skończy. To są pewno ma to samo. Też trafia, kurde, ale... Ale nie padają. O, dobra, mamy jednego fraga. W końcu. Ten tak się schował za naczepą, że nie jestem w stanie go trafić. No tam spokojnie, kurde, Hitman. Zaraz dojedziesz do tego miejsca, nie? To kawałeczek dosłownie. Jeszcze tamten w zasadzie gościu. O, widzę, że sam też zauważył. Ale mi się amunicja skończyła i teraz tylko walę z pistoleciku. No i dobra, w sumie ten oto sposób mogę powiedzieć, że udało nam się zakończyć wszystkie trzy losowe zlecenia. Na los tak chciało nas zabrać na początku, ale zabrało na końcu. Teraz tutaj musi zjechać. Tu są też dwa miejsca, gdzie on się jedzie z tą cysterną. No i dobra, mamy zlecenie wykonano. Piękna, kurde, sprawa. No i cóż, w zasadzie mogłem powiedzieć nic więcej niż, że... To byłoby w takim razie na tyle. Trzy zlecenia zrobione. Jako tako to wyszło, można by to powiedzieć. Mogło być lepiej. Zawsze mogły być ciekawsze się wylosować, ale wylosowały się praktycznie same najgorsze, jakie mogły być. Czyli standardowo. Nie jedni co wiedzą. Widzę, że razem z panem hostem tutaj się żegnamy. Także goryla się zapełnił. Ja się muszę napić z tego wszystkiego. Także... No cóż. Mówię, to byłoby na tyle. I do następnego, cześć! Ja się zaraz, kurde, chyba przewrócę. Będę tak żłopał to i żłopał.